Moi drodzy, przyszedł czas na ostatnią mapę w tym bardzo wyrównanym i bardzo emocjonującym półfinale pomiędzy ESC Gaming a SK Gaming. Przypomnę może, że w finale już mamy Navi, które wygrało 2-1 w mapach z Lions. Lions czeka w meczu o trzecie miejsce na przegranego z tego pojedynku, a więc albo na SK, albo na ESC. No niestety, ale na ostatniej mapie nożówka jak na razie nam nie idzie. Mamy 2-3, ale na szczęście teraz 2-2, 1-1. Kuben versus Get Right. No naprawdę noże też tutaj mogą mieć znaczenie. To już jest ostatnia mapa, mapa Dead Train. I zwycięzca tej mapy znajdzie się w wielkim finale, który rozegra się jutro, zaraz po 9:00. Dzisiaj mecz o trzecie miejsce po godzinie 15:00. No planowany był na równo 15:00, ale oczywiście będą opóźnienia spowodowane tym, że ten mecz trwa jednak długo. Cały czas mamy 1 versus 1. Get Right strona Terro, Kuben strona CT. Jednak wygrywamy rundę nożową. No i moi drodzy, to naprawdę jest ważna informacja, bo na pewno rozpoczniemy grę po stronie CT. No i miejmy nadzieję, że jednak ta strona naprawdę nam tutaj pomoże. Co do pokazu slajdów, to tutaj przez chwilę też u mnie było coś takiego. Mam nadzieję, że już jest wszystko w porządku, bo nie wiem, czy to akurat właśnie chodziło o HLTV może. Tak czy inaczej, mamy wygraną nożówkę i naprawdę musimy się postarać po stronie antyterrorystów. Przypomnę wyniki z pierwszych map. The Nuke 16-14 dla SC, The Mirage 16-11 dla SK, no i teraz właśnie ostatnia mapa Dead Train, która zakończyła się w fazie grupowej wynikiem 16-4 dla SK Gaming. Wtedy właśnie z nami wygrali zawodnicy tego zespołu. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej, chociaż początek tej pistoletówki niezbyt dla nas dobry. Jak na razie tracimy sporo HP, ale cały czas mamy sytuację 5-5. Ładnie Taz zaskakuje Robana, chociaż jeszcze gdzieś Trace bije paszę, więc mamy 4-4. Skakuje podkrytym BSM, Taz kolejny frag, no i myślę, że już za dużo. Neo także dorzuca coś od siebie, mamy 4-2. No i nie zepsujmy tego, Face Get Right na zamku, ojejku! Niepotrzebnie Lord z granatem się pchał, no ale oczywiście nie wiedział, że mu wyjdą terroryści. Jeszcze Face przy życiu. No oczywiście mamy dużo zawodników na krytym i jest zwycięstwo polskiego zespołu w rundzie pistoletowej. Dobrze, że tak zaczynamy, bo naprawdę pistoletówka jest niezmiernie ważna. Ja zawsze to podkreślam i szczególnie no, na takim turnieju, w takim meczu, z takim przeciwnikiem, no to te pistoletówki po prostu trzeba wygrywać. Mamy więc 1-0 dla ESC. Teraz Get Right i jego koledzy będą musieli zadowolić się samymi pistoletami, same Glocki w ich dłoniach, chociaż jest zmiana na Deagla w przypadku Foresta. Zresztą nie tylko, także jest jakaś gra po stronie SK. Widzimy nawet Smoke'a, Flashe. Dość ryzykownie, musimy na siebie uważać. Ale widzimy, że trzymamy wszelkie pozycje. Zawodnicy Terro już idą od nogą, Lord jednak ich przepuszcza. No właśnie, głupio by było przesunąć, oni będą skracać. Lord cały czas się ciekawie trzyma, Lord, Neo, ładne fragi. Ale jeszcze żyje Roban, jeszcze żyje Trace, chociaż nie, ten drugi już nie. Tak samo pada Roban. A więc mamy drugi punkt zdobyty przez ESC. Dobrze, że nie daliśmy się zaskoczyć, bo naprawdę mogło to być dla nas bardzo, bardzo groźne. Te digle, te flashe SK, ale udaje nam się wygrać kolejną rundę. No myślę, że jeżeli wygramy tę mapę, ten mecz, to naprawdę nasza radość będzie tutaj niesamowita. Przypomnę, że mamy 100 tysięcy dolarów w puli, jeżeli chodzi o Counter-Strike'a, w tym 50 tysięcy za pierwsze miejsce. To jest bardzo dużo pieniędzy. No i oczywiście jeszcze ten tytuł, to mistrzostwo na tych światowych finałach Interesting Masters, to też jest tytuł, który na pewno chcą zrobić jedni i drudzy. Teraz Lord ma małe kłopoty z Eski, ponieważ terroryści na szybko wybiegają, ale miał kłopoty tylko dlatego, że po prostu nie kupował jak do tej pory broni, cały czas z pistoletem. No i teraz widzimy, że właśnie zakupuje snajperkę, chociaż nie sądzę, żeby grał z taką bronią. 3-0, jak tam statystyki? 5-0 Neo, później Taz 4-0, następnie Pasha, Kuben i Lord.
USK zabijał Getright i zabijał Trace, pozostali jak na razie bez fragów. No teraz trochę trudniejsza runda, są już kałasznikowe USK Gaming, ale my nie powinniśmy się bać, chociaż SK atakuje dość szybko od nogą i właśnie to może sprawiać nam kłopot, jeżeli oni będą atakować szybko, a my po prostu nie będziemy za nimi nadążać, bo często właśnie się widzi teraz grę, czy to na nuku, czy to na trainie, i tak powolną, jakoś taką taktyczną, ale naprawdę przecież szybki atak też jest rodzajem taktyką, no nie mówię, że to jest raz w jedno miejsce, chociaż SK traci swoich zawodników, Getright i Roban, Roban na gnieździe, Kuben musi uważać, Kuben już go dostrzegł, ale ma problemy, ale jeżeli nie Kuben, no to Pasza ze snajperki na Zoomie. Mamy kolejny punkt zdobyty przez EST, jak na razie bardzo, ale to bardzo ładnie rozpoczynamy tę mapę. Mi też się będzie dobrze teraz to wszystko komentowało, już czuję, bo nie dość, że Polacy wygrywają, to jeszcze przed tym trainem pozwoliłem sobie na dwa omlety na szybko. Pasza za otwartym, a jak tam SK? Od małej drabiny, więc Pasza będzie miał co robić, chociaż nie trafi jednego z graczy. Pasza, no i gdzie są te swoje fragi? Na razie nie może wycelować, chociaż jest tam Neo. Zrobił co musiał, teraz na zamkniętym Taz będzie się musiał popisać. Zasmokowany. No, Roban trochę oberwał, mógł dalej strzelać Wiktor, Kuben mu pomaga, no i to Kuben zabijał, nie Taz. Ech, to nie tak miało wyglądać. Ja chciałem zobaczyć fragi Paszy ze snajperki i tutaj na zamkniętym Taza. No ale nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli. 5-0 dla ESC, no tego chyba chcą wszyscy z nas, wierni kibice ESC, wierni kibice Złotej Piątki. Kuben jak na razie jeszcze ani razu nie padł, a Face jeszcze ani razu nie zabił. Staty 0-5. Naprawdę ta strona CT na pewno nam dużo da. Przypominamy, że to Kuben właśnie wygrał 1-1 z Getrightem podczas rundy nożowej. To wszystko też ma znaczenie. Moi drodzy, SK teraz z bronią, ale my rozpoczęliśmy dobrze rundę. Kuben, jeszcze Forest i Getrite przy życiu. Forest za szóstką. Popatrzmy trochę właśnie też na zawodników SK. Ostatni już przy życiu. Obrywa od Taza. Świetnie. Nie czuję, szczerze mówiąc, jakichś większych emocji jak na razie. Może dlatego, że z łatwością wygrywamy te rundy. Oczywiście cieszy ten wynik, jeżeli się widzi szóstkę po stronie ESC, a tylko 0 po stronie SK. Widziałem komentarze, że SK może nas tutaj zmiażdżyć, że będzie podobnie jak w grupie, ale już widzimy zupełnie co innego. W grupie zdobyliśmy tylko 4 rundy przez cały mecz, a teraz już tych rund mamy 6 na swoim koncie, a SK ma braki finansowe i na snajperkę zanim sobie pozwolą, to na pewno trochę czasu jeszcze minie. A snajperka na terenie jest naprawdę potrzebna. U nas w zespole używa jej oczywiście Pasza. Patrzmy teraz na zawodników Terro, co oni kombinują przy małej drabinie. Ale nie wiadomo, czy będą schodzić, czy może będą schodzić schodkami na kryty. Neo za piątką. Tak się tylko boję o tą małą drabinę, czy ktoś jej pilnuje, chociaż SK wybiera jednak ten kryty, no przynajmniej tak to wygląda z perspektywy Foresta, który zresztą ma bombę. Na krytym jest Kuben, jest także Taz, ginie Taz, jeszcze Kuben powalczy, Kuben, no jeszcze jeden frag mi się przydał. I dzięki, dzięki, to już wystarczy, już teraz możesz ginąć, koledzy już na pewno ci zaraz pomogą. Przypominam, mamy 6-0, ESC walczy jeszcze o kolejny punkt, o 7 rundę, Kuben. Małe kłopoty, pomaga mu Lord, Kuben jest, oj, za bardzo się dochylił, ale nie wierzył w to, że Face będzie stał tak daleko, ginie także Trace po dwóch fragach Paszy, no i myślę, że ESC jest teraz naprawdę mega zadowolony ze swojej gry, zresztą mają do tego prawo, bo naprawdę grają wyśmienicie, mamy 7-0 dla polskiego zespołu, ciśniemy SK jak na razie. Po tej, no jakby nie patrzeć, łatwiejszej stronie, ale to dobrze, że nie pozwalamy im na wygranie nawet jednej rundy, jeszcze nie teraz. Powiedziałbym nawet, że bezpiecznym wynikiem byłoby tutaj dopiero 14-1 przynajmniej. Bo po tym, co widziałem w tym meczu, to naprawdę dużo rzeczy można się spodziewać i po SK, i po ESC. Więc naprawdę tych rund trzeba wygrywać po stronie CT jak najwięcej. Nawet nie dać wygrać żadnej, to przecież jest możliwe, nawet na takim poziomie. 4-2, Getright i Face, teraz już tylko Face, który właśnie jest w małych tarapatach. Jeden frag, Face, ale na tym się kończy, timeout już, pisuje Roban, przepraszam, więc już coś jest nie tak po stronie SK.
No i dobrze, my teraz pewnie troszeczkę słów też do siebie powiemy, żeby grać dalej to samo, że jesteśmy lepsi, ciśnijmy cały czas po tej stronie CT, żeby tych rund faktycznie było dużo. Nawet jeżeli są takie rundy, gdzie mamy przewagę, to też nie dajmy sobą jakby pomiatać, czy nie chodźmy po tej mapie bez sensu, bo naprawdę to się tak wydaje, że jedna runda w tą czy w tą, ale później to może mieć ogromne znaczenie podczas takiego meczu, podczas no meczu, gdzie można awansować do finału, to naprawdę nie róbmy sobie takich rzeczy. Więc jeżeli mamy 4 na 2, to, nie to niech ta czwórka naprawdę się skupia. Nawet jeżeli jest 20 sekund do końca, to niech się skupia, niech zostaną 2 sekundy do końca. Dopiero niech sobie zaczynają rozluźniać mięśnie gracze ESC, ale na razie jest naprawdę wyśmienicie. Mamy 8 do 0 dla polskiego zespołu. No i popatrzmy tutaj na staty. Neo 11-1 na pierwszym miejscu, zamyka Pasza, chociaż i tak każdy ma dobre statystyki. Oczywiście po stronie SK wygląda to zupełnie inaczej, stąd właśnie ta przerwa w grze, bo oni potrzebują, no potrzebują po prostu jakiejś motywacji, jakiejś zmiany też w swojej grze, to przede wszystkim, bo ta strona Terror im po prostu na razie nie wychodzi. Tutaj patrzę teraz na czat chwilowo. Okej, okay, tak tylko zobaczyłem, co tam ciekawego lub mniej ciekawego piszecie. I cały czas czekam na ten pojedynek, aż gra ruszy. No myślę, że jeszcze minuta, dwie i będziemy mogli kontynuować to spotkanie. Ale jest naprawdę bardzo dobrze. Coraz więcej rund zdobywamy. SK nieraz robi eko, które przegrywa. Nieraz nawet grają z pistoletami, z diglami, niektórzy kałasze. To nie jest taki full equipment, ale też te rundy przegrywają i to jest właśnie dla nas ważne, że przez to, że oni wydają swoje pieniądze i jeszcze nie wygrywają takich rund, to tych pieniędzy mają coraz mniej. Więc mówię, snajperka jest naprawdę, no nie wiem, czy w ogóle będzie możliwa do zakupienia dla nich. Oczywiście, jeżeli zrobią jedno eko i trochę kasy zdobędą, no może i tak, jeżeli w ogóle ta snajperka ma im pomóc, bo ja tylko tak mówię AWP, a szczerze mówiąc my jakoś ze snajperki strasznie też nie korzystamy. Radzimy sobie z M4-kami, Ready pisze Get Right, Ready pisze Kuben, także będziemy mogli wracać do tego spotkania i tak jak mówiłem, mamy 8 do 0 dla ESC. No i oby było dalej tak jak do tej pory, czyli nadal bez rundy dla SK. Nawet jeżeli by jakaś była, no to żebyśmy nagle my nie zaczęli przegrywać. Mówię, około 13-14 rund byłoby bardzo miło zdobyć, już była chyba taka przewaga, która byłaby dla wszystkich jasna. No tak mi się przynajmniej wydaje. Ale poczekajmy, bo to dopiero połowa pierwszej połowy ostatniej mapy, mapy The Train. Jak na razie Polacy bliżsi awansu do wielkiego finału, w którym czeka już, przypomnę, na tą wycierę. No w tej rundzie SK gra trochę spokojniej. Forest i Trace przy odnodze. Pozostała trójka całkiem niedaleko swojego respa. My na odnodze mamy Paszę i Lorda i myślę, że na Paszę się przełączę. Neo będzie ogarniał środek. On tam musi naprawdę sobie poradzić. Tak samo Pasza tutaj ze swoją snajperką. Pierwszy frag jednak dla Lorda. Pasza jest także frag. Pasza i jeszcze jeden. Świetnie, już mamy 5 na 1. Ostatni zawodnik na odnodze również powstrzymany przez Paszę. I bez większych problemów wygrywamy kolejną rundę, chociaż przez chwilę to wyglądało naprawdę groźnie, bo Pasza wydawać by się mogło, że już straci swoje życie, ale nie, on pokazał, że sobie z łatwością zabije zawodników SK. Mamy więc 9 do 0. No i koledzy z Terro naprawdę nie wiem, czego potrzebują, żeby zacząć wygrywać rundy. Atakują bez broni, jakiś smok na środek i na glockach na szybko.
Na takie akcje też trzeba uważać, bo przez bloki bardzo często zawodnicy po prostu pochodzą na tyle blisko, że jednak jeden z naszych graczy może upaść, może stracić swoją broń, a jeżeli wtedy zawodnik SK podniesie taką broń, to też może być groźny, ale teraz co? Oczywiście nie będzie miało miejsca, bo my nie tracimy żadnego zawodnika. 10-0 dla ESC Gaming, 10-0 dla Złotej Piątki w meczu z SK na trzeciej mapie, decydującej, 13-1 Neo. 10-3 Pasza, ten, który jeszcze dwie rundy wcześniej zamykał, no ale mówię, każdy miał dużo fragów, więc Pasza zdobył właśnie fragi na odnodze i już jest na drugim miejscu w tabeli. Po stronie szwedzkiej nie najlepiej to wygląda. 4 to maksymalna liczba, widzimy SK Getrite ma właśnie tyle fragów. Pasza teraz przesunięcie na bombsite, kryty TAS na krótko. No a zawodnicy Terra na odnodze, pojawia się także snajperka, no proszę, Trace, ale już zlikwidowany przez Taza, który zaskakuje, który wchodzi na plecy graczom Terra, 2-2. Pasza i Taz versus Getrite i Forest, teraz tylko Pasza, czyżby był ten pierwszy punkt zdobyty przez SK, bardzo możliwe, jeżeli Pasza sobie nie poradzi, ale zdobywa pierwszego fraga. Pasza versus Getrite, Getrite schodzi z drabiny dużej, Pasza na małej. Pasza i Getrite. Getrite pod piątką. Pasza, poczekaj jeszcze kilka sekund. Okej, okay, Getrite z paką, ale będzie uciekał na zamknięty. Czy na pewno? Kombinuje, widzimy, że kombinuje ten zawodnik. Pasza jednak wie, co się święci. Getrite też nie jest dokładnie pewny, gdzie jest nasz zawodnik. Luka jednak teraz na eskę. No Pasza, teraz pójdź do góry i jest frag! Brawa dla Paszy, wygrywamy kolejną rundę. Pasza wygrywa one on one z Getrite'em. Po naprawdę takiej zabawie w kotka i myszkę, chciałoby się powiedzieć. No to było po prostu idealne. Ja już oczywiście trochę nie wierzyłem w Paszę. Powiedziałem, że będzie trochę ciężko w myślach, w swojej głowie, ale jednak Pasza pokazał, że wcale nie. On po prostu dał Getrite'owi pobiegać po mapie, ale znudziło się to w końcu Paszy i postanowił Getrite'a zlikwidować. Mamy 11-0, to jest prawdziwa miazga, to jest naprawdę rewanż za mecz w fazie grupowej. Jednak SK cały czas uzbrojone, widzimy, że troszeczkę tych kałasznikowów i AKP nabrali. Lord, dwa fragi na odnodze, przepraszam bardzo. Neo także jest na blisko, 4-2, Trace i Forest również od odnogi. Forest na pewno, nie wiem co robi Trace. Trace jest zupełnie gdzie indziej, na razie nas powiedzmy nie interesuje, ale Forest także zwalnia. No mamy przewagę, o takich sytuacjach mówiłem, 4 versus 2, skupmy się do samego końca, nie wychodźmy niepotrzebnie. To Terro musi podłożyć pakę. Ustawienie wydaje się dobre, Pasza na odnodze, popatrzmy, Trace środek, Forest odnoga, więc będzie jakiś tam synchro między nimi. Dajmy też szansę graczom SK. Popatrzmy chwilę na Trace'a, już zdradza swoją pozycję. Neo będzie miał co robić, na pewno. Tylko żeby nie wszedł właśnie mu pod celownik. I po co? I po co się wychylać? Ale na szczęście Pasza, niezawodny snajper. Tym razem jednak nie trafia, 3-1. Taz, SK, Trace, jak tam się trzyma? Już zmiana na kałasznikowa, mało czasu. Jednak jeszcze biegnie po bombę, na szóstce, za szóstką. Już ma pakę na plecach. Ale tak jak mówiłem, bardzo mało czasu, chociaż zdobywa kolejnego fraga. No i czy on chce się tutaj nam popisać? Bardzo możliwe, przecież ma szansę na to wszystko. Jeszcze 10 sekund, ale TAS uniemożliwia mu to wszystko. I jeszcze raz powiem, to jest miazga graczy SK przez graczy ESC Gaming. No to jest po prostu coś niesamowitego. Wygrywamy 12-0 po stronie CT na tej ostatniej decydującej mapie. Jesteśmy już bardzo blisko finału tak naprawdę. Potrzeba nam 4 rund, żeby zmierzyć się jutro z Natus Vincere. Ja tego oczywiście życzę Polakom z całego serca. SK jest bezradne, żebyśmy też sobie może nie pozwalali na niektóre odważne kroki. Taz teraz trochę się pomylił, Pasza ucieka po jednym fragu, ale jeszcze mamy zawodników. Uła! Już chyba tego wszystkiego za dużo, już za dużo tych emocji. SK zaatakowało tak szybko, że Pasza jeszcze nawet nie mógł trafić w plecy zawodnika właśnie z tego zespołu. Ale i tak mamy przewagę, 4-3, chociaż ta trójka objęła już SK, ma już otwarty BS. Jednak my się spodziewamy, że oni mogą być w SC. Neo, przydałby się jakiś frag. Neo w plecy i bardzo ładnie, 4-2. Kuben pod otwartym, popatrzmy na terrorystów. Face i Trace na krytym. Czy my tutaj mamy zawodnika? No nie, ale za chwilę pojawi się tutaj cała czwórka. W jednym momencie fajnie byłoby wybić. Wszyscy panowie.
Trzeba teraz odbić. Face, jest jeden frag. Jest także frag dla Trace'a. No i czyżbyśmy mieli przegrać? Bardzo możliwe. Kuben jednak sobie jeszcze poradził z Face'em, a Trace ma tylko 9 HP. Trace czy Kuben? Kuben na raz? Czyżby nie? Nie pozwala mu na to Trace, więc jest ta honorowa runda dla SK Gaming. Ale my i tak mamy ogromną przewagę. Wynik 12-1. No i panowie, walczymy dalej, bo naprawdę nie możemy poprzestać na 12. Takie jest moje zdanie. Jeszcze przynajmniej dwie rundy, czyli te dwie ostatnie, akurat niech się pojawią na naszym koncie. Sami widzicie, dopiero w 13 rundzie SK dało nam radę, chociaż szkoda, że akurat wygrali 2-4, bo ja o tym mówiłem. Taki punkt naprawdę jest nam szkoda, bo dzięki temu gracze jednak SK udowadniają, że potrafią wygrać takie rundy, że też dobrze strzelają. A strona CT dla nich też może być później równie łatwa, taka jak teraz dla nas. Ja się tego trochę obawiam, dlatego tych rund chcę teraz zobaczyć jak najwięcej właśnie graczy ESC Gaming. Wciąż 5-5, zawodnicy Terro troszeczkę jednak dostali od nas kulek. Widzimy ich pod krytym BS-em, na daleko Kuben, TAS także na BS-ie. No, nie wiem czy jakaś luneta, jakaś snajperka tutaj nie byłaby potrzebna, ale Kuben ma to AWP. Więc może wcale nie będzie tak źle. Oglądamy jednak Taza. Lecą granaty. Na razie terroryści nie wybiegają. Kuben, pierwszy frag. Taz już widzi gracz, ale go też zauważyli. Taz niestety nic nie zrobił. 4-4. Lord już chce pomóc Kubenowi. Już zaraz wszyscy gracze ESC pojawią się właśnie na BS-ie krytym. SK chyba gdzieś pochowane. Świetnie, Lord. 2-4, no i teraz tego nie przegrajmy. Getright samotny. Gdzie jest Getright? Trafia jeszcze Kubena. 1-2, może być ciężko, ale na szczęście Getright myli się podczas wymiany broni. Neo zaskakuje go od drugiej strony i brawa naprawdę dla Filipa za to, że się znalazł w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Kolejna runda wygrana przez graczy ESC. I teraz ostatnia w tej połówce. Zobaczymy, jaki będziemy mieli ostatecznie tutaj wynik. Czy 14-1, czy 13-2. Tak czy inaczej, ESC naprawdę pokazało, że gra świetnie na terenie po stronie CT w tym meczu. Pasza snajperka, Kuben snajperka. Jak tam SK? 3 od nogi, 2 od środka. Na razie tak to wygląda. Forest trochę HP traci. Widzimy, że znowu nie mają pieniędzy reprezentanci SK, więc teoretycznie ta 14 runda powinna się jednak u nas pojawić. Pierwszy frag dla Lorda, kolejny dla Kubena. Pasza niestety nie trafia. Trace defenderem lepszy, kolejny frag dla Trace'a. Tutaj jednak Lord wchodzi, patrzy, że jest czysto. 2-2, Forest także pokazuje banie. No i teraz już tylko Getright na zamkniętym. Podłoży bombę. Lord i Taz muszą się zgrać, żeby nie dać Getrightowi wygrać. Ajajajajaj, dobry granat. Zobaczymy, czy Getright to ogarnie. No na pewno to jest taka ważna runda, jeżeli to wygra, ale nie wygra tego. Moi drodzy, 14-1 dla ESC. Taki mamy wynik. SK tylko jedyny zdobyty punkt na tej mapie. To jest po prostu, no nie powiem, że śmieszne, ale naprawdę zaskakujące. ESC pokazało się z jak najlepszej strony, no po prostu z wyśmienitej strony, chciałoby się powiedzieć. I teraz czekamy na zmianę stron, czekamy, myślę, że też na zawodników jednego i drugiego zespołu. Bo podejrzewam, że SK wcale tak szybko nie będzie chciało zaczynać. Myślę, że jednak potrzebują jeszcze może trochę pogadać, ale z drugiej strony co oni mogą gadać? Pistolety muszą wygrać, bo inaczej... No inaczej chyba mają good game, jeżeli chodzi o ten mecz. Naprawdę idealnie po prostu zagrało ESC. Mogło być na spokojnie 15-0, tak szczerze mówiąc. My przegraliśmy wtedy 2-4. Właśnie o takich rundach mówiłem, a my właśnie akurat taką przegraliśmy. Ale dobra, i tak jest bardzo ładna połowa w naszym wykonaniu. Prawdziwa miazga, szczerze mówiąc. Oby tylko tego nie stracić jakoś przypadkiem w drugiej połowie. Bo strona Terro może nie będzie tutaj sprzyjająca. Też oczywiście tfu, wypluwam to, żebyśmy mogli już tak naprawdę niebawem zakończyć ten pojedynek i cieszyć się z finału, cieszyć się właśnie z awansu do finału. No i oczywiście odpoczywać już dzisiaj.
już nie grać żadnego meczu o trzecie miejsce, a dopiero jutro o miejsce pierwsze. Czekamy na drugą, prawdopodobnie ostatnią połówkę tej mapy i tego meczu. Przypominam, wynik z pierwszej 14-1 dla SC Games. To jest naprawdę wyczyn, to jest naprawdę bardzo dobry wynik, wyśmienity. Zobaczymy jednak, co zawodnicy SK pokażą w tej drugiej połówce, gdzie rozpoczynają grę po stronie CT. My zagramy jako terroryści, ale pamiętajmy, że przewaga jest ogromna. Jeżeli nawet przegramy pistolety, no to nie wierzę w to, żebyśmy mogli później nie wygrać praktycznie żadnej rundy. No bo trzeba nam jednej, żeby mieć minimum remis, a dwóch, żeby cieszyć się z awansu do finału, którym jest już Navi. Przypominam, finał jutro o godzinie 9:20. No a my już mamy restarty. Także trzymać kciuki teraz za Polaków, żebyśmy nie wtopili, żebyśmy nie popełniali błędów i żebyśmy nawet pistoletówkę wygrali, szybko to wszystko kończąc. Zaczynamy. Kuben, Pasha, Taz, Lord i Neo versus Forest, Face, Trace, Get Right i Roban. 14-1 i teraz Polacy zobaczymy, co przyszykowali. Czy będziemy atakować na szybko, na wariata, czy może jednak będziemy się bawić po trochu, powoli. No zaraz się okaże. Jednak zwalniamy, więc jednak tak się nie spieszymy wcale na bombsite. Na razie podkrytym. Tutaj czeka Face. Co tam jeszcze będzie? Forest ucieka. No tak naprawdę tylko Face. No my kombinujemy. Forest jednak się już ustawia. Już zdradziliśmy swoją pozycję. Może być ciężko. Po smoku Kuben. Jeszcze granat. Oj, to my dostajemy granat, który nas bardzo, bardzo boli. Więc SK naprawdę może być nam łatwo, jeżeli niczego nie wykombinujemy. Jeżeli nie będziemy dobrze strzelać. Kolejny granat to zawodnik SK. Chociaż jeszcze nikt nie pada. Cały czas 5-5. Pierwszy frag jednak dla nas. 4-4. Kuben patrzy, co tutaj dzieje. Jednak nie za dużo widać. Kolejny frag dla SK. Jeszcze jedna. Jednak Face. Dają sobie znać. Face i Trace. Brawa dla Trace'a, dwa fragi, przy życiu już tylko Neo. Te pistolety, no jak na razie, mogą zostać wygrane przez SK, ale przecież Neo też ma szansę. Przypominam, 1 vs 2, bomba podłożona. Neo. Aj, będzie teraz miał kłopot chwili. Dawaj, niestety, ale nie. Trace zdobywa 3 fragi, Face rozbraja bombę. Mamy więc drugi punkt zdobyty przez graczy SK. No trzeba powiedzieć, że w pewnym momencie byliśmy naprawdę dość blisko. Oby tylko właśnie nie było tutaj trudno. Oby nie zaczęły się jakieś schody.
Bo teraz przegrać mapę to by było naprawdę mega, 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 mega fail, tak szczerze mówiąc. Ale spokojnie, jeszcze wiele rund możemy przegrać. Widzimy, że nie szalujemy żadnymi diglami. Ja sobie na czysto właśnie z glokami. Znowu to jest to spokojne podkreślenie. I tak po jednym będą nas wycinać zawodnicy SK. Trace, kolejny fragi. Neon, no niepowodzenie. I pasza pewnie zaraz też padnie. Tak jest, zabity przez Foresta, więc mamy 14 do 3. Czyżby jeszcze jedno eko USC? Chociaż bomby kładliśmy w pierwszej, to myślę, że jakaś kasa będzie. O, nawet snajperka u paszy. No i zobaczymy, co się będzie działo w tej rundzie. Oj, zawsze trzeba, jesteśmy na środku, także gracze SK nie dają nam podejść. Tak jak mówiłem, to wcale nie musi być takie łatwe. To jest to, na co ten naprawdę może działać bardzo dużo. Dlaczego ten antyterrorysta jeszcze żyje? No dopiero teraz powstrzymany. Mamy pierwszego faga na swoim koncie. Tas obrywa jednak granatem. No ale 5 na 4 jest przewaga. Za BSA Trace. Trace, jest frag i ginie Neo. Ginie nam także Lord. Pewnie najlepiej się trzyma, nie możemy wejść na kryty. Pasza i Tas przy życiu. Pasza, pasza. Ojejku, jakie mamy problemy. Pasza, jakie full auto. No to było coś niedobrego. Jeszcze przy życiu Tas, który jednak stoi tylko w rogu, jest przyciśnięty przez Get Righta. Przegrywamy kolejną rundę. Myślę, że SK czuje taki mały power, szczerze mówiąc. Kolejne eko po stronie polskiej. 10 rund jeszcze musieliby zdobyć Szwedzi, żeby nam dorównać. Ale jeżeli tak stracimy jedną, później kupimy broń, znowu stracimy, to wiecie, zacznie się robić 8, 6, 4, aż w końcu będzie gorąco, aż będzie stresik. No w tej rundzie, tak jak mówiłem, tylko bloki. No i czekamy sobie, chodzimy sobie przy małej drabinie. Duży spokój, nie wiem czy coś działamy, bo to już nie pierwsza taka runda właśnie, gdzie my na glockach kombinujemy, a później tak naprawdę nic z tego nie ma. Ładnie get right. Pasza, próbuje coś na tym krytym, ale oczywiście no cienko, cienko z taką bronią jest cokolwiek zrobić. Jeszcze przy życiu Tas. Również ginie. Mamy więc piąty punkt po stronie SK. Spójrzmy także na staty, bo teraz to jednak Szwedzi mają te statystyki dużo lepsze. U nas nie zabił jeszcze Neo, nie zabił jeszcze Lord. Po stronie SK nie zginął Trace, nie zginął Face. I ten zawodnik staty 8-0. Kałasznikowami. Pierwszy frag dla nas. Tas jednak już zauważony. Get right. Stresuje. Get right. Smokuje. Też nie może nas zlikwidować. Forest ma tylko 1 HP. Czyli zaszczęściasz. Lord. Dobry granat. Wcześniej jeszcze Neo zabija właśnie Foresta. Tego, który ledwo już chodził po tej mapie. No to bądźmy teraz tę 15 rundę. Naprawdę niewiele potrzeba, ale ginie Lord. 2 na 3. Wcale nie jest jeszcze tak łatwo, szczerze mówiąc. Kolejny frag dla SK. My podkładamy bombę 2 na 2. Uciekaj tam, Kuben. Co robi Trace? Popatrzmy teraz, oślepiony. Moglibyśmy go zlikwidować, ale nie. Ach, udaje się. Udaje się zdobyć 15 punkt. Także teraz SK musi już zdobyć 10 rund z rzędu, bo inaczej pożegna się z finałem.
i będzie grało w meczu o trzecie miejsce z Lions. Jeszcze jedna dla Polski, jeszcze jedna runda i będziemy mieli finał z Navi jutro po godzinie 9, ale Szwedzi na pewno jeszcze się będą bronić. Oni pokazali, że są w stanie. Trzeba uważać, naprawdę trzeba uważać, bo to są snajperki. Widzimy tutaj Trace właśnie z taką bronią N4, więc naprawdę SK uzbrojone. Oznacza to, że jest niebezpieczne. No panowie, jedna runda. To naprawdę jest bardzo mało. Niewiele tutaj potrzeba. Jak w niej atakujemy Kuben i Lorto do nogi. Pozostali zawodnicy jeszcze zdecydowani. Forest natomiast na środku troszeczkę zajął taką pozycję, która mogłaby nas zaskoczyć, więc trzeba na tego zawodnika uważać. Dostaje Filip. I jeszcze granat. Tracimy Neo. Sytuacja 5-4. Ale Roban dobrze ustawiony, Forest na środku, także o tym właśnie mówiłem. No i Lord ostatnim zawodnikiem. Już wyszedł od nogi. Lord patrzy, co się dzieje. Czy nadal nie zauważony? Nie, jednak Trace go dostrzegł i mamy punkt zdobyty przez SK. Timeout teraz. Wpisuje Kuben. Myślę, że tak naprawdę Polacy nie mają po co jakoś specjalnie gadać, ewentualnie trochę przez minutkę, dwie. Myślę, że to jest bardziej po to, aby wybić z rytmu SK, bo mamy tak dużą przewagę. 9 rund musielibyśmy stracić, aby pozwolić graczom SK zremisować. Ale dobrze, my też możemy tak zagrywać. Te 2-3 minutki, czy tam ile to jest właśnie możliwe. Im dłużej, tym lepiej, tak myślę. Jeszcze chwilę to potrwa. Więc ja w tym czasie użyję pomadki, bo usta wysychają. I wracamy do gry, już po tym timeout'cie. Przypominam, mamy 15-6, cały czas na prowadzeniu zawodnicy ESC Gaming. Zobaczymy, czy takie coś pomoże, czy faktycznie SK zostanie jakoś wybite z tego rytmu, chociaż nie wygrali jakoś strasznie dużo tych rund, ale jednak ESC jedną dali radę. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz oczywiście na samych glockach. O, ale Neo wreszcie zblokował. Pasza także glockuje, więc to są dobre glocki Polaków. No wreszcie, ale Forest świetnie katuje naszych. No panowie. Kałasze w dłoń. I idziemy po finał, idziemy po zwycięstwo. Nie ma tutaj żadnego czasu na zabawę. Niby 8 rund jeszcze nas dzieli, ale mówię, to się zmniejsza.
A my nie możemy sobie pozwolić na porażkę po tak świetnej połówce. Kuben, ważny, nie wiem czy SC troszeczkę nie przesadziło, szczerze mówiąc, idąc teraz na ten zamknięty, ale może tylko chcieliśmy zarobić hałasu. Lord od nogi, widzicie tam daleko na lewo zawodnik CT. Wciąż duży spokój, czekamy przy zamkniętym, będą jakieś flesze, smoki, pójdziemy faktycznie na zamek? Czy tak to będzie wyglądało? No być może poleciały dwa smoki, jeszcze flash od Neo, no i lecimy, chociaż Neo ginie, face dobrze ustawiony. Mamy kłopoty z wejściem na bombsite, 3-5, zbiegają się tutaj zawodnicy SK, kolejny frag od face'a. Co ten zawodnik z nami robi? No nie jest najlepiej, Pasha i Lord jeszcze przy życiu. Teraz już tylko Pasha, niby się przedostał na bombsite, ale już zauważony na blisko, likwiduje Trace'a, face jednak zabija kolejnego naszego gracza. No i mamy 8 punkt zdobyty przez SK. Sami widzicie jak to wygląda, ESC kupuje kałasze, przegrywa rundę, później Echo, więc znowu przegrywa. Właśnie nie wiem czy któregoś razu nie zrobią w końcu tak, że już zagrają na tym, co mają, jakieś digle. Chociaż teraz jeszcze jest za to, myślę, trochę za wcześnie, ale jeżeli będzie jakieś 15, 10 czy 11, no to tam już Echo nie będzie mógł żadnego robić. Taka jest prawda. SK bardzo ładnie sobie radzi. Oczywiście gra pod ogromną presją. Wiedzą, że jeżeli chociaż raz się pomylą, jeżeli już raz przegrają rundę, no to przegrają cały mecz. Mają jeszcze 6 szans na to, aby doprowadzić do tego remisu, do wyniku 15-15, a my znowu z kolejną próbą, ale naprawdę to już się zaczyna robić też dla nas nieciekawe. 13-1 face, 12-2 trace, 10-3 forest, później Roban 6-5 i Gerdright 5-3. Polacy, tym razem od nogi, coś na szybko, Pasha ze snajperką, no i naprawdę trzeba ogarnąć, ale nie po nogach Pasha, no i dlaczego tracimy tak szybko dwóch zawodników, kolejnego tracimy, Roban jeszcze jednego naszego zabija. Ojejku, Neo 62 HP, 1 versus 5, no nie no, to już się nie uda. Sami widzieliście, jakie błędy popełniamy. Nawet jeżeli Pasha by zdobył tego jednego fraga, to myślę, że tak to by nie miało większego znaczenia, bo to Roban nas teraz głównie pobił, po prostu pobił na tej odnodze. Myślę, że my też już jesteśmy już poddenerwowani, mimo wszystko, bo strona CT, sami widzicie jaka tutaj jest, jak ona wygląda na tej mapie. Leo po jednym fragu. Tutaj jednak czeka na niego Forest. I mamy koniec tej rundy, mamy 15 do 10. Lord 1-10, 3-10 TAS, wyżej Kuben, później Pasha i na pierwszym miejscu Neo. Tak jak mówiłem, będzie 10-11 runda dla SK. To my już żadnego echo tutaj nie gramy. Naprawdę zaczęło się robić gorąco. Nie dajmy graczom SK doprowadzić do dogrywki. Wygrajmy. Jeden frag dla nas. Drugi dla nas, jednak tracimy zawodnika. Co dalej? Trzeba uważać na snajpera. Trace na pewno gdzieś się czai. Jest w SC. Rozgląda się na lewo, na prawo. Teraz jednak troszeczkę przystopował. Get right pod BSM. No i my się wycofaliśmy. To jest na pewno też dobra decyzja. Pytanie tylko, czy nikt nas nie złoi w jakimś miejscu, nie zabije trzech czy dwóch naszych graczy. Bomba na plecach Paszy. Ten razem z kolegami. No SC widzimy, że jest pod tym krytym. Na nim znajduje się Face, który na pewno cały czas dzielnie będzie patrzył. Cholerka, dołączył także do niego Trace ze snajperką, która na pewno pomoże w tym trzymaniu BS-a i już są dwa fragi dla SK, mamy więc 2-3. Problemy, problemy Polaków i Lord już tego nie wygra, no chociaż
86 HP, przepraszam, myślałem, że ma dużo mniej, ale i tak teraz te HP traci. A my tracimy kolejną rundę. Mieliśmy przewagę, ale właśnie, może za długo zwlekaliśmy z tym wszystkim. Na zamkniętym czekał Face, a jak dołączył do niego Trace, no to już nie mogliśmy tak naprawdę nic zrobić. Panowie, jedna runda, panowie, jeden punkt. Teraz też jakieś flesze, digle. Jeżeli teraz się nie uda, to chyba następne to będzie eko, no bo musimy zagrać jakąś normalną bronią. Ale to już będzie 15 do 12. Kolejne fragi dla SK. Uben jakoś się przedarł, ale tylko przez chwilę. Teraz Pasha ma 1 versus 4. Pasha pod szóstką już zauważony. Już jest po rundzie. 15 do 12. Teraz SK pokazuje światową klasę. Face 15-1 statystyki. U nas to bardzo niedobrze wygląda. No są jakieś kałasznikowe, ale moi drodzy, to już jest naprawdę stresujące dla nas wszystkich. Mówiłem właśnie, 14-1 było w pierwszej, ale co z tego, może potrzebowaliśmy 15-0? No oby nie. Zaraz o tym się przekonamy. Teraz jedna z takich ważniejszych rund już naprawdę. Jeżeli teraz się nie uda, to myślę, że potem będzie ciężko. I tak już powoli myślę o nowówce. Neo, widzimy, nie ma fraga, traci sporo HP. My tracimy zawodnika, ale Neo jednak jest. Ten jeden frag zginął Roban. 3 na 4. Słabiutko. Pasha i Lord, może oni coś działają. Mają trochę więcej HP, chociaż Lord już oberwał. Może gramy chaotycznie. Po prostu nie możemy strzelić dobrze do zawodnika CT. Nie możemy po prostu go dobrze trafić. Za to gracze SK trafiają nas doskonale. Pasha i Lord, ostatnia dwójka. Pasha, no jest, po małych kłopotach frag, ale tam jeszcze dwóch zawodników w CT. To jest 13 punkt zdobyty przez SK Gaming. I teraz to już nie są żarty. Jakiś digli, jakieś gloki, ale już zaczynam wierzyć w to, że możemy nawet grać tu dogrywkę. Mało tego, jeżeli gracze SK nadal będą grali po stronie CT, a pewnie będą, no to obawiam się, że będziemy mieli 18-15 dla nich i po zmianie stron, jeżeli popełnimy mały błąd, to to się skończy zwycięstwem SK. Ja wiem, że się może trochę zapędziłem, ale widzę, co się dzieje na serwerze, zresztą wszyscy widzimy, jak nas Szwedzi biją właśnie po tej samej stronie, po której my graliśmy. My 14-1, to oni właśnie też są w stanie, ale oni jednak od 7-8 rund grają ze świadomością, że nie mogą przegrać ani jednej rundy, bo przegrają cały mecz, więc to jest na pewno ciężar dla psychiki. Ale jednak są w stanie, widzimy, mają 13 punktów. My jednak teraz na krytym, na razie bez fragów, ale mamy bardzo ubogą broń, mamy też mało HP, Kuben jednak podnosił czwórkę, wysadzony TAS, bomba podłożona, no 3 na 3, ale Neo i Pasha bardzo mało HP. Teraz już tylko Pasha i Neo, właśnie ta dwójka, która ledwo się tutaj trzyma, i Pasha z Glockiem też ginie. SK Gaming 14, ESC cały czas 15. Teraz chwila prawdy. SK na pewno bardzo z siebie zadowolone. I teraz tak, jeżeli Polacy wygraliby tę rundę, no to na pewno to byłby taki mega cios dla SK, które naprawdę bardzo się starało w tej drugiej połówce. No i też taka ulga dla polskiego zespołu, no bo jednak stres też na pewno u nich jest. Ale poczekajmy, bo wydaje mi się, że jednak szansa jest cały czas dla SK, które jest napędzone, rozkręcone tą właśnie połówką po stronie CT. Pierwszy frag jednak dla nas. No i właśnie, żebyśmy dali zaskakiwać. Roban już zdobywa fraga. Mamy 4 na 4. Frag dla Trace'a. 3 na 3.
Na PS-ie Forest, dlaczego on jeszcze żyje? No jakim cudem jeszcze Forest żyje? Dlaczego my go nie zlikwidowaliśmy? Na co my czekamy? Ja naprawdę nie wiem. Dopiero teraz Lord i Face przed szansą. Face versus Pasha i Lord. Ja zaciskam lewego kciuka, ponieważ prawym ewentualnie będę klikał, ale naprawdę nie wiem. Nie wiem, co tu się może wydarzyć. Pasha i Lord. Face cały czas na BS-ie, bomba już podniesiona z szóstki, Face cały czas czeka, ma 100 HP, nie może zabić naszego zawodnika, bo w sytuacji 1 vs 1 myślę, że sobie po prostu nie poradzimy. Face zauważa już naszego reprezentanta, Pasha uciekaj, nie ryzykuj na razie, Lord także uciekaj do ESC i wejście go na czas. To może być już awans ESC Gaming do finału, ale to równie dobrze może być dogrywka. Face nie daje rady, więc my dajemy pstryczka w nos graczom SK i wygrywamy ostatnią mapę wynikiem 16 do 14. Ale moi drodzy, trzeba powiedzieć, że ledwo, bo taka jest prawda, SK było bardzo bliskie zdobycia tej rundy, która dałaby im dogrywkę. Na szczęście Polacy ogarniają, na szczęście Polacy dostają się do wielkiego finału, który odbędzie się, przypominam, już jutro o godzinie 9:20 i będziemy grali z Natus Vincere. Jeżeli chodzi o SK Gaming, spadają do meczu o trzecie miejsce, gdzie będą grali razem z Lions. My się cieszymy, bo jednak daliśmy sobie radę po dużych kłopotach, właściwie na każdej mapie, ale jednak jesteśmy lepsi od SK. To my pozbawiamy ich już tego awansu do finału i to my sami awansujemy dalej. Wielkie gratulacje! Mogę się jeszcze bardziej cieszyć, ale naprawdę to był po prostu mecz mistrzostwo. Powiedziałbym nawet, że to mecz godny finału, no chyba, że jutrzejszy z Navi będzie jeszcze lepszy. Uff!